prawie wszystko, fąfle! A wiesz, co by się nam przydało? Dokładne badanie doliny. Hej, Mildów! Mildów! Wziąłem trochę twojego gulaszu, jak ostatnio ruszałem w puszczę. Dodawał mi sił przez tydzień. Czułem się, jakbym mógł własnoręcznie przydusić bieguna. Ciesz się, póki możesz. Wygląda na to, że serwujesz tu wyjątkowe potrawy. Znowu? Ty też możesz dostać zniżkę, ale musisz przyjść później. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Ulwund cię nie przysłał? Nie. No to przepraszam. Po prostu pachołki Ulwunda ciągle mi dokuczają. A teraz jeszcze zużył mi się specjalny ruszt. Mam właśnie mały kryzys, więc może powiedz, czego ode mnie chcesz. Trochę twojego jedzenia? No pewnie. Jak znalazłeś się w Złomiankach? Usłyszałem, że na pograniczu powstało nowe miasteczko. Gdzie miasteczko, tam karczma. Potrzebowałem pracy. A więc przybyłem i zacząłem gotować. Niektórzy tu nigdy nie próbowali gulaszu na dziczyźnie i jagodach. Szybko dorobiłem się stałych klientów. Lubili jedzenie. A może piwo. Ludzie Ulwunda dają ci się we znaki? O tak. Ciągle chcą tego, co najlepsze. Ale moje utensylia do najlepszych potraw nie służą do gotowania dużych porcji. Nie wspominając nawet o zniżce Ulwunda, której ciągle chcą. A jeśli byś odmówił? Gotuję, nie kłócę się. Twój klient mówił, że twoje jedzenie pozwala mu przetrwać w dziczy. W sumie przydałoby mi się coś takiego. Chętnie bym ci pomógł, zwłaszcza, że jesteś na tyle miła, żeby uprzejmie poprosić. Ale? Ale nie mam już żłobkowanego rusztu. Bez niego nie przyrządzę swoich specjalności. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy będę musiał odmówić Ulwundowi albo jego zbirom. Choćbym miał właściwe składniki, to nic nie mogę zrobić. Chyba, że znajdziesz jakieś tymczasowe rozwiązanie. Czego potrzebujesz? Ze składników? Parę kawałków przyzwoitej dziczyzny i, powiedzmy, garść łodyg gorycznika. Wystarczy. A co do blachy, żłobkowana metalowa płyta wystarczy. Do czasu, aż zrobią nową. Może będzie taka na stosie węszycieli. Na północny wschód wzdłuż rzeki. Bez obaw, umyję ją. Po drodze pewnie natkniesz się na dziki i gorzkie zioła. Możesz je pozbierać, w końcu jesteś łowczynią i zbieraczką. Dzięki, Mildów. Będę uważać. Więc tak właśnie wygląda wdzięczność. I nie pozwól sobą pomiatać, dobra? Skoro tak mówisz... Zbawczyni południka też potrzebuje wyzwań. Zagrajmy w napad. A, przychodzisz zagrać w napad, siostro? Przygotuję planszę. Ja tylko przechodziłam i... Nowicjuszka, nie przejmuj się. Potraktuję cię łagodnie. Masz może figury? Nie. W takim razie masz szczęście. Mam dodatkowy zestaw. Oryginalny ten aktów. Prosto z zakazanego zachodu. Siadaj. Siadaj. Migiem nauczę cię w to grać. Jak wygrasz na planszach, dostaniesz coś specjalnego.
Dobra, zaczniemy od podstaw. Tenaktowie zawsze mówią, że napad maszyn to gra czystej strategii. Każdy gracz ma zestaw pionków. Każdy pionek to jakaś maszyna, a każda maszyna jest warta inną liczbę punktów zwycięstwa. Aby wygrać, musisz zdobyć 7 punktów zwycięstwa za niszczenie maszyn przeciwnika. Zapamiętanie własności każdej maszyny może być trudne, więc będziemy używać notatek, by je śledzić. Widzisz liczbę w prawym górnym rogu? To liczba punktów zwycięstwa, które dostajesz za zniszczenie tej maszyny. Notatki mówią też, jak daleko przesuwa się figura, jak potężne są jej ataki, jaki jest jej zasięg ataku i oczywiście wytrzymałość. Na razie wystarczy. Gramy. Resztę zasad wyjaśnię po drodze. Plansza jest moja, więc to ja wybieram, kto zaczyna. To twój pierwszy raz, więc masz pierwszy ruch. Zwykle można wybrać figury, które znajdą się na planszy, ale te wystarczą. Weź figurę po swojej prawej i przesuń ją do przodu. Pamiętaj, że każda maszyna przemieszcza się na określony dystans. Jeśli zapomniałaś jaki, sprawdź w notatkach. To łatwe, nie? W jednej rundzie możesz przemieścić 2 maszyny, więc wybierz drugą figurę. Świetnie. Nie masz już wiele do roboty, więc po prostu zakończ turę. Ruszamy dalej. A teraz ja przesuwam swoje figury. I wracamy do ciebie. Tym razem może spróbuj zaatakować moje figury. Najpierw użyj tej maszyny po prawej. Teraz przesuń ją tak blisko, by zaatakować jedną z moich maszyn. Kiedy wykonujesz atak, porównujesz siłę bojową swojej maszyny z siłą przeciwnika. Siła bojowa maszyny to wypadkowa wartość terenu, na którym stoi, oraz jej siły ataku. Na tej planszy mamy tylko łąki, które nie mają żadnego wpływu na siłę bojową maszyn. Ta maszyna, którą atakujesz, ma 2 punkty siły ataku. Zatem łączna siła bojowa twojej maszyny wynosi 2 punkty. Skoro moja maszyna akurat nie atakuje, to ma 0 punktów siły ataku. I tak jak twoja maszyna, teren łąkowy nie wywiera na nią wpływu. Czyli różnica siły bojowej między tymi dwiema maszynami wynosi 2 punkty. To oznacza, że twoja maszyna zadaje 2 punkty uszkodzeń mojej. Rozumiesz wszystko? Wiedziałam, żeś bystra. A teraz zaatakuj moją maszynę. Nie wstrzymujesz ciosów, co? Teraz weź swoją drugą maszynę. Jak widać, nie możesz jej przesunąć tak daleko, by atakować moją. Ale możesz ją zmusić do biegu. Dzięki temu pokona jedno pole więcej. Spróbuj. Wadą biegu jest to, że twoja maszyna nie może teraz atakować. W takich przypadkach niektórzy gracze lubią zaryzykować i przeciążyć swoją maszynę. Przeciążenie umożliwia atak tuż po biegu, ale twoja maszyna odniesie 2 punkty uszkodzeń. Więc korzystaj z tego oszczędnie. Spróbujmy teraz, żebyś zobaczyła, o co chodzi. To tyle, jeśli chodzi o twoją turę. Teraz pokażę ci fajną sztuczkę. Ta twoja maszyna, ta najbliżej mnie. Weź ją do ręki. Identycznie jak w dziczy. Maszyny mają mocne oraz słabe punkty. Te cechy widać na figurach. Niebieski pokazuje, gdzie pancerz jest najgrubszy. Jak tam trafisz, spowodujesz uszkodzenia, ale małe. Czerwony pokazuje słabe punkty maszyny. Traf tam, a zadasz potężny cios. Patrz, pokażę ci. Obróć tę figurę w stronę mojej maszyny.
A teraz spuść jej łomot. I schodzi z planszy. To twój pierwszy punkt zwycięstwa. Potrzebujesz ich 7, więc gramy dalej. Twoja maszyna zaatakowała, ale się nie ruszyła. Śmiało rusz się nią w dół w stronę mojej figury. Zaatakowałaś maszynę i przesunęłaś figurę. Ale jeśli przeciążysz swoją maszynę, możesz znowu zaatakować. Patrząc po wytrzymałości twojej maszyny, będziesz musiała ją poświęcić, aby wygrać. Czasami to dobre rozwiązanie. Przeciąż maszynę i zaatakuj mnie znowu. To zobaczysz, co mam na myśli. Dobre, nie? Ponieważ obie nasze maszyny zeszły z planszy jednocześnie, obie dostajemy za nie punkty zwycięstwa. Dobra wiadomość jest taka, że ponieważ to ty atakowałaś, dostajesz swoje punkty przede mną. Co oznacza, że zdobędziesz 7 punktów zwycięstwa jako pierwsza. Dlatego właśnie czasem poświęcenie figury to najlepszy sposób na zwycięstwo. Zauważ, tym razem nie udało ci się zdobyć 7 punktów zwycięstwa, ale zniszczyłaś wszystkie moje figury. Co oznacza, że wygrałaś! To nie było takie trudne, prawda? Pamiętaj tylko, żeby zawsze znaleźć najlepszy teren do ataku. Będziesz zaskoczona przewagą, jaką możesz dzięki temu zdobyć. Ta wiedza raz czy dwa ocaliła mi tyłek. Zapamiętam to. A, bym zapomniała. To moje zapasowe figury. Chciałabym je podarować samej zbawczyni południka. To mały zestaw, prawda, ale powinien wystarczyć do zagrania w napad z niemal każdym przeciwnikiem. A może nawet zechcesz kiedyś poszukać rzeźbiarzy figur? Mają wszystkie rodzaje figur mogące przechylić szale zwycięstwa na twoją korzyść. Potrzebują wyłącznie odpowiednich materiałów. Lub możesz znaleźć takie figury w dziczy. Ja na przykład sporo zgubiłam podczas polowania na maszyny albo mocnego picia. A, nie musisz dziękować. To sama przyjemność pomagać nowym graczom. Więc, jak chcesz naprawdę pograć, to mam dużo innych plansz. Jak chcesz, mogę cię też nauczyć kilku nowych sztuczek. Dzięki. Przemyślę sprawę. Do zobaczenia, Aloy. Ja wstanę i popatrzę. Jednak przyszłaś na piwo, co? Proszę, siadaj. Podajcie jej kufel, ludzie. Nie spodziewałam się, że wpadniesz. Rzadko robię to, czego chcą inni. Ha! I o to chodzi. Na ogień i rożel. Na ogień i rożen. Daję jak z dobrego miecha. Kuźni może nie naprawi, ale pozwala zapomnieć o kłopotach. Jakich? Żeby jedno. Mamy zmarłych po ataku kolcogrzbietów, przestój w pracy, Ulwunda nabierającego pary w sprawie koncesji. Hej! Żadnej broni na stole! Ach, nie słuchaj mnie. Wszystko naprawi chłodne piwo i walnięcie w twardy łeb. Myślałam, że będziesz w Wolnogórze. Wiesz, po tej wielkiej bitwie w południku pojechałam. Ale wszystko szło tam gładko, więc wróciłam. Wtedy usłyszałam o odbudowie tutaj i uznałam, że może się przydam. Od tego czasu tu siedzę. Zawsze możesz odejść. I wrócić na wschód? Nie. Nie zostawię rozpalonej kuźni. Poza tym, ktoś musi wisieć nad głową tutejszym robotnikom. A co do kolcogrzbietów bez nadziei? Skąd się one wzięły? W tym rzecz. Nikt naprawdę nie wie. Pojawiły się ni stąd, ni zowąd i spustoszyły dolinę, jakby wypadły z kuźni. Straciłam ludzi. Ale z tego, co wiem,
przerobiłaś te bestie na kupę złomu. Ambasada się nie rozpocznie, póki tu są. A, no tak, pomogłaś też złomiankom. Im mniej kolcogrzbietów w okolicy, tym mniejsza korzyść dla Ulwunda. Jak kolcogrzbiety w beznadziei miałyby mu pomóc? Dwa słowa. Dekret koncesyjny. Skoro nikt nie wie, skąd się tutaj wzięły, Ulwund zaczął obwiniać Oto Kardża. Ma nadzieję, że odnowi stare urazy i namówi innych do strajku w sprawie koncesji. To jego kolejna próba. Próbuje podburzać robotników, odkąd zjawił się w miasteczku. I ludzie naprawdę mu wierzą? Wielu dużo wycierpiało przez szalonego króla za krwawych łowów. Daj im pretekst, a obwinią Kardża o wszystko. Cholerni łapacze Kardża. A co do Ulwunda? Wszystko kręci się wokół niego. Jak doszedł do władzy? Przybył tutaj jak wiewióra goniąca jakiś wielki orzech. Wiedział, że do odbudowy miasta trzeba drewna i kamienia, więc wycisnął sakiewki w całej sprężynie, przekonując ludzi do wysuwania roszczeń do wszystkiego, co cenne w beznadziei. Rzecz w tym, że wszyscy bankierzy wiedzą, że to ziemia Kardża, a Król Słońce może w dowolnej chwili odrzucić roszczenia. Dlatego rozpaczliwie pragnie, by sędzia podpisał dekret koncesyjny. Ten dekret koncesyjny, o co tutaj chodzi? Jak miałby pomóc Ulwundowi? To wielki kant i tyle. To pismo rozstrzygające wszystkie roszczenia Oseramów do beznadziei, choć żyją na ziemi Kardża. Co oznacza, że Kardża nie mogą odrzucić ich roszczeń co do lasów czy złóż rudy i kamienia. A więc inwestorzy z Włości nie ponosiliby ryzyka, wystarczyłoby sypnąć okruchami i rozwijać interesy. A skoro Ulwund ma udziały w tych wszystkich roszczeniach, stałby się bogatszy niż złomiarz w kupie śmiecia. Nie mówiąc o tym, że złomianki stałyby się gminą Oseramów, więc mógłby kupić dość głosów, by zostać rajcą. To sprytny stary borsuk, przyznaje. Jak będzie dalej naciskać, sędzia w końcu podpisze tę koncesję. Chyba czas już na mnie. Dzięki za napitek. Na razie, Petro. Na razie, Aloy. Panie, na maszynę! Nie, masz bzika, to też. Wund nie odróżniłby żelaza od własnego tyłka. Chciałeś ze mną mówić? Cóż, sama wiesz najlepiej, że świat jest niebezpieczny. I nie chodzi tylko o maszyny. Jestem Odurg, a to jest moja arena. Najlepsze miejsce do ćwiczenia na zakazanym zachodzie. Teraz tak sobie myślę, kto by wygrał. Ty, zbawczyni południka, czempionka wschodu, czy wytrwała, mistrzyni zachodu? Kto? Wytrwała, legendarna wojowniczka, mistrzyni mistrzów. Podobno te naktowie też mają takie areny. Przez to ich wojownicy są tak twardzi. I tylko najlepsi są dopuszczani do trenowania z wytrwałą. Czyli jeśli chcę znaleźć wytrwałą, muszę szukać w okolicy aren ćwiczebnych. Czeka cię długa droga. Te naktowie dzielą się na trzy klany. Trzy klany, trzy stolice i trzy areny. Chyba musisz zwyciężyć na wszystkich, jak chcesz ćwiczyć z wytrwałą. Jeżeli nie zginiesz z rąk Tenaktów. Ale to daleka iskra na wietrze. Co do chwili obecnej, ja też mam wyzwania sprawdzające wojowników. Z kim właściwie mam walczyć? Z tobą? Cóż, wiem, że jesteś zbawczynią, ale by mnie wyzwać, musisz pokonać innych. Takie zasady. Używamy tępych ostrzy i strzał ćwiczebnych. Inaczej ci pijani durnie by się pozabijali. Zostaw swój sprzęt poza włócznią i strzałami do ćwiczeń. My przypilnujemy rzeczy, bez obaw. A więc, co powiesz? Może trochę ćwiczeń? Może i tak. I to chciałem usłyszeć.
jesteś! Czy widział, gdzie zostawiłem piwo? Ogień, czy ogień czuje w ciebie? Słabe ataki są szybkie, ale łatwo je blokować. Wygląda jak naucz się pies. Więc łączyć się z innymi atakami. Ty stary draniu. Ej, myśleliście. Mocne ataki przełamują bloki, zadają więcej obrażeń. Ale są powolne. Dają przeciwnikowi czas na kontrę. Potężne ataki przebijają się przez bloki, zadają ogromne obrażenia. Ale są powolne i się odsłaniasz. Musisz dobrze wyczekać. Ciebie?
zostawię ci bliżej, bo tak naprawdę nie śpię na oku, tak wiesz? Jak leci ten balon? Co jeszcze jest? Dajcie ten aktom, dajcie im piwo. Zaraz zrobią się przyjaźni. Co się stało z tym młotkiem? Mieszkałabym w Tak. Może następnym razem. Dokładne zbadanie doliny. Jedziemy na tym samym wózku, Umiu. Kolco grzbiety zagrażają nam wszystkim. No, nie tragizm. Wszyscy wiemy, że to Karja wpuścili kolco grzbiety do doliny. Wysłali je przez bramę samotnego światła. To doprawdy niedorzeczne. Niby dlaczego mielibyśmy wpuszczać maszyny na własne ziemie? Masz na myśli ziemię, na których uczciwi oseramscy robotnicy trudzą się bez choćby prawa głosu? Ziemię, które, gdy podpiszesz dekret... Znowu ty i ten cholerny dekret koncesyjny! ...byłyby zarządzane przez ludzi, którzy tu naprawdę żyją? Tak. Przechodziłem koło sklepu Turyńca... Czego ty chcesz, Ulwot? Żeby ci zapłacić? Mój kochany sędzio, myślisz, że można mnie kupić? Jeśli chcesz, by zabrzmiał gwizdek, musisz tylko wysłać żołnierzy, by usunęli kolco grzbiety i podpisać dekret koncesyjny. Zrozum. Nie masz najmniejszego wyboru. Hej. Zbawczyni, jesteś w samą porę. Możemy omówić sprawę niezwykłej wagi dla Królestwa Słońca? Możemy. Później. Świetnie. W takim razie poczekam. O, a oto i zbawczyni. Pogromczyni Derwala, rozpruwaczka Helisa. Możliwe. Wiele słyszałem o twojej urodzie i bohaterstwie, groźna wojowniczko. Ulwund Dzierżyciel, do twych usług. Więc cóż takiego odciągnęło cię od rozkoszy południka, że przybyłaś do tej nędznej mieściny? Talenty zbawczyni na pewno są potrzebne gdzie indziej. Przyszłam na ambasadę i... Ambasadę? Co na kuźnie? A, większe tryby do większych spraw, więc zapewne zaraz nas opuścisz. Jak tylko uporam się z problemami wymagającymi mojej wybawicielskiej uwagi. A, kolco grzbiety, pewnie. Trzeba je usunąć, żeby ambasada się odbyła. Cóż, no to do roboty. Idź. Nie tak prędko. Nie masz zbyt wysokiego mniemania o sędzim. Cóż, nie będę udawał sympatii wobec jakiegoś gryzi zwoja w fikuśnej szacie, gdy moi robotnicy są prześladowani, zastraszani albo wykorzystywani. Jakże szlachetnie. Szlachetnie, ha? Narodziłem się z młotem w dłoni, o tak. Nikt się ze mną nie cackał, ani nie podawał mi nic na srebrnej tacy. Wszystko, do czego doszedłem, zawdzięczam sobie. A gdzie masz ten swój młotek? Brzemię przywódcy jest ciężkie. Musiałem go odłożyć. Karja nic nie ryzykują, tylko domagają się, by ci dobrzy oseramowie narażali swoje życie. Ktoś musiał wkroczyć i powiedzieć dość. To ty zatrzymałeś pracę? Zgadza się. Jesteśmy robotnikami, nie wojami. Jeśli Karja nie uprzątną bałaganu i nie zgodzą się na moje warunki, nie będę ryzykować życiem oseramów. Uczciwe warunki oznaczają pewnie twoją koncesję. Jaka moja koncesja? Ona jest dla wszystkich oseramskich robotników w tej krainie, którzy wykonują całą ciężką pracę, podczas gdy Karja zgarniają profity. Prosimy wyłącznie o należny nam udział w tym dobrobycie. O to, by te ziemie uprawiał lud dla ludu. Jasne. A ile z tego przypadnie tobie? Stosownie do moich skromnych zasług dla tej pracowitej społeczności, rzecz jasna.
Jeśli złomianki są na terenach Kardża, to czy nie oni powinni zarządzać? Kto cię mianował? Zdrowy rozsądek szczepu Oseramów, rzecz jasna. Wydaje ci się, że Kardża mogliby tym kierować? Ha! Sędzia ledwo zdołał tu przywędrować z samotnego światła bez utraty śrubek. Czyli nie masz żadnej władzy. Ludzie cię słuchają, bo na nich krzyczysz. Głośno. Kto ma zwolenników, ten ma władzę. Siedzę w złomiankach od samego początku. W sensie, jestem praktycznie ich założycielem. Uczciwi mieszkańcy wiedzą, że beze mnie nie byłoby ich sukcesu. Mówisz, że założyłeś złomianki. Trudno w to uwierzyć. Powiedziałem przecież praktycznie. Ja sam dostrzegłem ich potencjał, gdy były jeszcze obskurnym obozem w cieniu samotnego światła. Zainwestowałem w kopalnię, przekonałem do tego starych znajomych, no i proszę. Można powiedzieć, że złomianki zawdzięczają mi wszystko. O, czyli nie stoisz i nie czekasz, by zarobić na cudzej pracy. Ależ skąd? Oczywiście, czerpię pewne zyski z mojej inwestycji tu i tam, ale mój priorytet przez cały czas to nieustanna dbałość o dobrobyt uczciwych oseramskich robotników. Gdzie jest Gwizdek? W samym środku miasteczka. Ale wobec zagrożenia nie mam zamiaru narażać niewinnych Oseramów. Zajmę się kolco grzbietami. A potem rozruszamy tę dolinę. Skoro tak musi być, a tymczasem nadal będę dbać o bezpieczeństwo tych dobrych ludzi. Po prostu bądź gotowy zagwizdać. Sprawdzę, czego chciał sędzia Kardża. Zdaje się, że bywa w tawernie. Nie można być. Skoro jakieś was grały na papierze, no to zawsze mam. Dobra, mówię. Jak miało być ten sucho, niebezpiecznie, wspaniale. Podejdź. Zbawczyni, wielkie dzięki za rozmowę. No i współczuję, że musiałaś znosić wodolejstwo Ulwunda. A bywało gorzej. Wygląda na to, że ma zamiar cię wystawić. Sam pomysł, że Kardża celowo wpuścili kolco grzbiety do beznadziei, to kompletny absurd. Ale im dłużej i głośniej to powtarza, tym więcej wsparcia zyskuje dla cholernej koncesji. Jak kolco grzbiety dotarły do beznadziei? W sumie to nie wiadomo. Na początku myśleliśmy, że są na zachód od kamieniołomu. Lecz o ile nie mają skrzydeł, to nie mam zielonego pojęcia, jak przedostały się przez góry. Nie ma innej drogi. Kojarzę jedynie te przez samotne światło. Słuchaj, jeśli odkryjesz, jak było naprawdę, otrzymasz ode mnie sowitą nagrodę, zbawczyni. Pomóż mi uciszyć Ulwunda. A ty jak się tutaj znalazłeś? Nie uwierzysz, ale sam o to poprosiłem. Nadzorowanie całej doliny w imieniu Króla Słońce? To był zaszczyt. Jest zaszczyt, w sensie. Ale twoja praca byłaby pewnie o wiele prostsza bez takich osób jak Ulwund. Ulwund nigdzie się nie wybiera. Jest tu nawet dłużej niż ja. Uważa się za kogoś w rodzaju założyciela złomianek. Jakoś się z tym typem ugadam. Muszę. Co to za koncesja, której tak bardzo chce Ulwund? Chcę, by Królestwo Słońca wydzieliło kawałki beznadziei na dzierżawy dla Oseramów. Ale tylko te, które mają jakąkolwiek wartość. Niech zgadnę, ponieważ zamierza na tym jakoś zyskać. Zgadza się. Beznadzieja pod władzą Oseramów oznacza więcej inwestycji dla ich licznych projektów. Nie jest w stanie zdobyć ich bez tej koncesji? Nie. Dopóki Królestwo Słońca może cofnąć ten przywilej. Dlatego właśnie tak bardzo zależy mu na koncesji. I dlatego obwinianie Kardża za kolco grzbiety, jakkolwiek absurdalne, działa na jego korzyść. Jak obwinianie Kardża za kolco grzbiety pomoże mu dostać koncesję? Rozejrzyj się. To niby Królestwo Słońca, ale w złomiankach masz tylko rdze, pył i cienkie piwo. Sugerowanie, że Kardża wpuścili kolco grzbiety, żeby zmusić do posłuszeństwa oseramskich robotników? Cóż,
Powiedzmy, że wszyscy tutaj pamiętają okrucieństwa szalonego Króla Słońca. A skoro kolco grzbiety uniemożliwiają pracę w dolinie, Ulwund ma mnóstwo czasu, by rozdrapywać ciągle świeże rany. W dodatku, jeśli Oseramowie odmówią pracy bez tej koncesji, nie będziesz miał wyjścia. Zgadza się. Odbudowa samotnego światła musi postępować. Kolco grzbiety najpierw widziano na zachód od kamieniołomu. Tak mówił jeden przerażony robotnik, że niby najpierw ziemia zadrżała, a potem całe stado maszyn zbiegło ze zbocza. Zwinął manatki i biegł, aż tutaj dotarł. Więc tam zacznę szukać. Jeśli poznasz prawdę, może Ulwund przestanie obwiniać Kardża za każdy kłopot na tym świecie i może później skupi się na procesie odbudowy samotnego światła. Gadasz od rzeczy. Przecież mamy już ma. W ogóle jestem zaskoczona, że wyściubiłaś mnie ze swojego warsztatu. Bracie, szukałem cię. Chyba. Naprawdę, bo... Musi tu być ktoś z kim warto pogadać. Ci zostawiłem piwo? Jak leci kobiek. Młody kreśle. Oby Korwendowi reszcie szło lepiej ode mnie. Muszę przestać pić, jak obiecałem. Co ci się stało? Co się stało? Przeklęta kopalnia się stała. Jak Ulwund nie przestanie się tak bawić, to na tym się nie skończy. Gdzie ta kopalnia? Na północ od Złomianek, gdzie kończy się rzeka. Już wcześniej mówiłem Korwendowi, żeby przerwać pracę. Ale Ulwund zagroził obcięciem wypłaty. Albo gorzej. A może najpierw zwolnisz i opowiesz o wszystkim? Mówiłeś, że zostałeś ranny podczas pracy. Parę dni temu. Wtedy oberwałem w tę cholerną nogę. Korwend i inni fedrowali do nowej żyły, a ja sprawdzałem starszą. Gdy tylko odpalili ładunek, mój tunel się zawalił. Może bym uskoczył, tyle że od tygodni prawie nie śpię. Ciśniemy za mocno i za szybko. A teraz boisz się, że Korwend i inni mogą nie mieć tyle szczęścia w przyszłości. Trafiłaś w samo sedno. Czemu Ulwund tu zawiaduje? To nie są przypadkiem kopalnie Kardża? Powiedz to Ulwundowi. To on załatwił ponowne otwarcie. Myśli, że to jego. Na ogień i rożen. Spytasz go? To powie, że my też. Kim jest Korwend? To nasz sztygar. Cholernie dobry. Taki, co radzi sobie z zarządcą, gdy tego poniesie. Ale Ulwund... Jego żądania to nie tylko brak rozsądku. Korwend chce go jakoś uspokoić. Wziął nawet na siebie mój wypadek, chociaż to Ulwund zarządził dodatkowe zmiany. Czyli porządny gość. Dlatego zgadzamy się na taką orkę i podłe warunki. Ale kiedy kopalnia będzie w takim stanie, mówię ci, lepszy gniew Ulwunda niż zasypanie żywcem. Jak będę w okolicy, mogę sprawdzić, co z nimi. Byłoby bardzo miło. Dziękuję.